Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Emperiux. Wracamy po wielkiej przerwie, która dosłownie mnie zastopowała, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że tym razem może chociaż postaram się ponagrywać. Chociaż żeby jakieś filmy były na kanale, bo to nie chodzi też o to, żebym od razu siadał i nagrywał nie wiadomo byle co. Tylko normalnie robił to, co zamierzam, to co w ogóle będę robił. Także dzisiaj zapraszam was na pełnometrażowy projekt maperski, w którym będzie dosłownie różnorodne tematy. Animacje, będą systemy wojen, czy może nawet bale, mapa. Wszystko dosłownie. Nawet będą coś o muzykach do mappingu, coś takiego. Także zanim zaczniemy, chciałbym wam jeszcze powiedzieć krótkie informacje o tym, jak będzie ten film wyglądał, aby było jak najbardziej komfortowo dla was, jak najbardziej wygodniej oglądać. Także po pierwsze, film będzie podzielony na rozdziały. W opisie do filmu będziecie mieli rozpisane rozdziały, w której minucie co się zaczyna, bo na pewno ten film będzie długi, na pewno będzie, nie wiem, gdzieś z około może godzina, nie wiem ile to tam będzie trwać. Także każdy temat, każda kategoria będzie rozdzielona na rozdziały. Dla kogoś, na przykład kto się fascynuje animacjami, albo kto chce się tego nauczyć, może zaglądać. Tak samo jak do każdego rozdziału. Wszystko będzie robione na podstawie mojego stylu, także żebyście się potem nie dziwili, że na przykład, nie wiem, nie tworzę jakichś specjalnych tutaj stylów dla różnych osób. Po prostu robię to wszystko we własnym. Na przykład jeżeli komuś się coś podobało z mojego stylu, albo będzie miał jakieś drobne uwagi, szczegóły, możecie napisać w komentarzu, albo będziecie się chcieli czegoś nauczyć, no to macie film, macie różne rozdziały, możecie sobie zaglądać i oglądać. I no, uczycie z tego przede wszystkim. Dobrze, także bez dalszego przedłużenia zaczynamy odcinek. Dobrze, mapę zaczynam od tego, że najpierw musimy sobie odrysować granice tak, jak je chcemy. W zależności to jest AP czy AHE. To jest mapka z AHE 1730. Jeżeli ktoś by się zastanawiał. Aby zrobić teraz, żeby prowincje były widoczne, jeżeli ktoś sobie życzy. W pierwszej warstwie, gdzie są granice państwa, ustawiamy sobie tak, żeby było widać. A tutaj w polu, gdzie w warstwie, gdzie są te granice, dajmy sobie tutaj normalny, ustawię gdzieś na 77, gdzieś około, powiedzmy. Teraz sobie musimy zrobić wodę i najlepiej wodę zrobić na osobnej warstwie. W ogóle sobie tutaj dobrze to zrobić. To gdzieś mniej więcej. Tu sobie zrobimy wszystko białe. O, teraz lepiej. Teraz lepiej chyba te granice powinny być widoczne. W takim razie sobie nieco możemy sobie dać na mnożenie. Albo najlepiej na normalne na razie. Później sobie to zmienimy. Najlepiej sobie może zrobić. A no dobra. Na razie zaczynam od kolorów. Czyli zrobimy sobie jakiś tam kolor, żeby było przejrzysto, jakoś fajnie widać tą wodę. Może być nawet ciemniejszy kolor. Spróbujemy jakoś to zrobić. Możemy sobie teraz znaleźć warstwę z wodą. Aby to jeszcze lepiej może wyglądało. Akurat z tego co tu widzę, najlepiej byłoby, aby ta powierzchnia wody była gdzieś od strony Atlantyku. A tu takie pomniejsze najlepiej byłoby zrobić. Zobaczmy, czy o to chodziło. Tak.
Przycinamy. Przyklejamy. W sumie nie wiem, czy to trochę teraz źle zrobiłem. Ale to mogę spróbować to na razie osobno zrobić. Bo to trzeba na razie jakoś to ustawić, by to miało jakiś sens. Spróbujmy sobie może kolor bardziej ściemnić do czarnego. Spróbujemy coś tu podziałać. Bo na razie ta mapa wygląda, jakby pływała. A może tego nie chcemy. Może coś takiego może być. W sumie widać, nie? Takie jakby ta woda falowała w tej stronie. Teraz jak mamy mapę, na razie tak, zróbmy sobie cienie. Gdzieś pomiędzy 2 a 3, w zależności jak kto woli. Aha. Zapomniałem, że to trzeba dobrze patrzeć na mapę. Teraz jest chyba ok. Spróbujmy to jeszcze raz zrobić. Teraz lepiej trochę. Jeżeli chodzi o mapę, możemy sobie poprawić nieco kolorystykę tego. Damy sobie bardziej, o, namnożenie. Na mnożeniu chyba lepiej widać teraz te prowincje. Bo jak damy tak, to ten kolor chociaż. W sumie chyba też bardziej od tego zależy, nie? Nie, to musimy zostawić. Tu możemy sobie teraz pokombinować przy odcieni szarości. Coś tu zrobi, trochę rozjaśnić bardziej te kolory. Jak kto woli, kto woli. Tutaj nie ma ograniczeń. Ważne, żeby to jakoś ta mapa wyglądała. Mniej więcej może tak. Załóżmy, że chcemy sobie taką mapę zrobić na sam początek. Bo to może, bo to tylko pokazuje, jak ja bym zrobił. Może wiadomo, może ja źle robię mapy. Nie wiem, kto jak uważa. Ale każdy może sobie według własnych preferencji dostosować. Zróbmy sobie teraz tabelkę. Najlepiej sobie teraz tą tabelkę podzielić. Najlepiej sobie warstwy podpisywać, żebyście wiedzieli dokładnie, gdzie co macie. Zaraz zobaczę, tutaj też tak mam. Napisy, cień, bali. Napisy, cień, tabelki, obramowanie. OK. Czy napisy? Coś takiego, dobra, ale nieważne. Zróbmy na razie tak. Tabelkę możemy robić w różny sposób. Ja pokażę swój, oczywiście. Każdy może projektować tabelki jak kto woli.
Możemy sobie poszukać też takie coś jak dekoracyjne linie, które mogą się wydawać trochę takie zbyt egzotyczne albo zbyt takie królewskie, mógłbym, że to tak nazwać. Ale możemy spróbować. To jest oczywiście i tak poradnik maperski, więc mogę sobie na to pozwolić. Jeżeli pozwolicie, że tak to ujmę. Możemy sobie teraz trochę udekorować naszą tabelkę o coś takiego. Jeżeli ktoś lubi, powiedziałem. Można tak powiedzieć, że trochę taka staroświecka, ale nie wiem, kto jak woli robić tabelki. Tu będzie ci, będzie tu, a tu będzie tło. Tło zawsze robię ciemno-turkusowe. Potem sobie ustawiam w właściwościach na mnożenie. I mogę sobie tak fajnie zrobić, żeby to było gdzieś mniej więcej tak. Dodam sobie jeszcze parę pól. Teraz będą sojusze. No to jak to woli. Możemy sobie też wziąć sobie pól tekst generator i jakieś symbole tutaj gdzieś poszukać. Poznaję. Emoji. Symbole, jakieś takie strzałki typowo możemy sobie poszukać, jeżeli ktoś lubi. Własne oznaczenie możemy sobie poszukać. Nie wiem, jakie tu pudło znaleźć za oznaczenie. O. Załóżmy, że taką strzałkę chcemy sobie zrobić. Taką strzałkę do tabelki chyba w sam raz. Możemy sobie trochę zmniejszyć. Coś takiego. Możemy sobie potem je pokolorować według sojuszy. Ja takich oznaczeń nie mam. Ja robię coś takiego, że robię sobie takie kółka właśnie i sobie je zamalowuję. Ale w sumie to też jest taka dobra opcja, taka, jeżeli ktoś lubi, oczywiście. Może sobie takie coś zrobić. Tutaj oczywiście rok. No i dla osób, którzy chcą, żeby bardziej dane osoby nowe albo już obecne wiedziały w ogóle, co to jest za seria, żeby bardziej jakby podkreślić temat, jakby też tą fabułę, o czym to jest. Czy to jest przyszłość Europy, czy może to jest jakaś alternatywna historia. Więc możemy sobie stworzyć coś takiego, jak tutaj mam, czyli inaczej nazwa serii. Skopiuję sobie to i wystarczy, że sobie napiszę. Dobra, dodam to do tabelki, czyli stworzę sobie o tutaj. To będą napis nazwa serii.
coś takiego i tu sobie mogę napisać. Zekton RG to jest moja czcionka. I na przykład napiszę sobie, że to jest AHE rok 1730. Tutaj mam. No dobra, coś takiego. I na przykład nazwa kanału. Z daleka lepiej sobie zobaczyć, czy taka czcionka może być. Załóżmy coś takiego. Tak. Możemy sobie potem pogrubić. Znaczy nie pogrubić, no cień zrobić możemy sobie. Żeby to było bardziej wyraźne. Kurde, co ja robię? Efekt rozmycia Gaussa. No już. No i tak sobie możemy zrobić. Także jak to woli, możemy sobie dostosować różne dekoracje, różne wzory. W zależności od tego, czy chcemy, żeby ta mapa była bardziej atrakcyjniejsza i bardziej konkretna. Czyli można by powiedzieć, żeby była ta mapa wręcz taka sama jak fabuła, albo bardziej dostosowana do fabuły. Czyli załóżmy do danej epoki, ery i tak dalej. Także to jest też w sumie takie ciekawe rozwiązanie dla osób, którzy chcą takie coś robić. Ja takiego czegoś nie robię, ale tylko pokazuję. Bo tak zresztą myślę, zastanawiam się, czy może też takie coś nie dodać. No to ogólnie to była część mapy. Z tego, co tutaj jeszcze będę opowiadał, to jeszcze pod koniec będzie ostatni punkt dotyczący uwag. Więc na razie przechodzimy do dalszej części tematu. Jak mogliście zobaczyć na przyspieszonym momencie, starałem się przynajmniej mniej więcej narysować bala. No i teraz, jak już mamy bal, to jeszcze sobie zrobię jeszcze takie wykrzywienie. W sensie tylko wypukłość poprawić. Aha, to nie to tutaj. Możemy sobie. Nie, no, damy sobie na środek. Mniej więcej powiedzmy taki bal. Mniej więcej. Zobaczymy, jak tu wygląda to. Możemy sobie spróbować też trochę nieco pogrubić, albo spróbować sobie. Nieco bardziej, tak powiem, odetchnąć. Możemy sobie jeszcze raz przejechać się potem i trochę pogrubić. Teraz możemy sobie zgumować lekko. Poprawić. No i coś mniej więcej tak może wyglądać. Załóżmy. Teraz przede wszystkim tak. Zrobiłem sobie jeszcze dodatkowe warstwy, aby lepiej wam przedstawić teraz tutaj robienie cieni. Zrobimy sobie na razie cień. Ustawmy sobie sport na dwójkę. Oczywiście pozycjonowanie tego cienia nie będzie tutaj, tylko tak. Tu robimy mnożenie. I
I teraz przechodzimy na dzień jaśniejszy i robimy to samo, tylko że teraz białe będzie. I tu nie robimy już na mnożenie, tylko na normal. I teraz, aby lepiej zobaczyć ten cień, trzeba będzie zrobić flagę. Ale flaga do bali najlepiej robić nie wklejaną, tylko rysowaną. Ze względu na to, że już chyba większość maperów odchodzi od tego, żeby tylko wklejać. A sam zobaczyłem różnicę pomiędzy wklejanym a rysowaną flagą. No i wychodzi na to, że taka rysowana flaga lepiej wygląda, ze względu na to jeszcze z cieniami. Wtedy można jakby zobaczyć, że ten bal jakby jest, jakby nie wiem, bardziej taki realistyczny, bym powiedział. Tak delikatnie mówiąc, tak jakby był bardziej taki żywy. Zawsze jak rysuję tą linię, to macie takie cztery punkty. Te środkowe dwa punkty ustawiam sobie zawsze tu, a te zewnętrzne w taki sposób, aby było takie wypuklenie. Potem ustawiam sobie kolor. Możemy sobie, że to dostosować jakoś. Mniej więcej. Przechodzimy na tło. Dajemy trochę tak. I na bal. Damy sobie na 75 tolerancji, ze względu na to, że jeżeli damy mniejszą, to możemy zobaczyć małe cząstki takich pikselozy, takich pikselów z warstwy bali. Wtedy tak będzie brzydko wyglądać. Mniej więcej mamy bala. Mniej więcej coś takiego. No, gdybym mógł narysować Niemcy, wtedy by lepiej to wyglądało, ale to musi się już potem sami korygować, sprawdzić. Mniej więcej chyba tak bal wygląda. Jeżeli chyba też niektórzy maperzy robią coś takiego, że jeszcze sobie mogą pogrubować właśnie tą obramówkę. Ale to chyba zależy od waszego gustu, czy ta pogrubiona obramówka coś daje. Czy ten bal staje się bardziej taki wyraźny, bardziej taki mocno wyszczególniony. No i chyba mniej więcej tak to wygląda. Także teraz przechodzimy do oczu. Dobrze. W takim razie teraz zaczniemy od oczu. Oczy przede wszystkim sobie też trzeba ustalić stały rozmiar. Załóżmy 11. Mniej więcej powiedzmy. Możemy sobie zrobić oczy. Będę robił takie oczy poważne. Postaram się je zrobić jak najlepiej. Może nie będą podobne co do moich, ale przynajmniej mniej więcej, aby jakoś wyglądały. Potem sobie kopiujemy, wybieramy to, zaznaczamy, Ctrl-C, Ctrl-V i tutaj łapiemy za tą część i przesuwamy. Oczywiście sobie możemy teraz jeszcze pogrubić, żeby to lepiej wyglądało. Mniej więcej. I teraz zaczynam od środka. Zróbmy sobie cień w środku. To już sobie będzie na dwójka. I teraz jakby ten cień zrobić? Chyba taki mniej więcej. A, tolerancję mam za wielką, okej.
To samo zrobimy sobie tutaj. Zrobimy sobie teraz mnożenie. Mniej więcej już fajnie wyglądają. Teraz przechodzimy tu i damy sobie warstwę pod balem, znaczy pod oczami, bo to jest w sumie z poprzedniej części z bala robionego te warstwy. Przechodzimy sobie, robimy sobie teraz tak. Nie wiem, kto się nazywa, nawet nie będę teraz kaleczył języka, czy tam nie wiem, co tam mówił. Za głupoty. No wiecie, takie połączenie między oczami. Może nie być zbyt równe. Możemy sobie dać nam mnożenie i sobie trochę rozjaśnić, żeby to było w miarę jakoś. Możemy sobie przetestować jeszcze na moim balu. Na przykład na Czechach. Czyli sobie możemy teraz już to wszystko wkleić. Albo nie wklejamy jeszcze. Bo to jest cień. Aha, już wiem, jak to było. To musi być chyba tak. Albo nie wiem, czemu to jest mnożenie, może normalny. Nie wiem już, jak to wklejałem teraz. Dobra, jest mniejsza. Nic się nie stało. Zróbmy to sobie jako PNG, może zróbmy szybko. O, teraz spłaszczenie. Zróbmy sobie mniej więcej tak. No, oczywiście to się może wydawać takie cienkie, bo też w zależności od tego, jak bardzo one będą cienkie. Dlatego sobie pogrubiłem obramówkę tych oczu, aby lepiej się komponowało z balem. Jeszcze jest jedna rzecz. Jak już robicie to, nie róbcie od nowa oczu, w sensie na takim, żeby wiecie, żeby jedna strona oczu, lewa albo prawa, była nieco bardziej mniejsza, tak bardziej ściśnięta niż to prawe oko. W takim przypadku wybieramy sobie któreś z tych, robimy tak. To jest efekt oczu w taki sposób, aby bal patrzył bardziej w lewą stronę albo w prawą, tak by, nie wiem, zerkał na różne strony. I teraz możemy trochę sobie zrobić taki efekt. O, w sensie teraz bal wygląda tak, jakoby patrzył w tamtą stronę. Potem możemy sobie tutaj takiego, że patrzę sobie na dół albo do góry. I tak możemy robić sobie z każdymi oczami, ze smutnymi, ze złymi i tak dalej. A teraz przechodzimy sobie do chińskich oczu, aby wam osobno wyjaśnić też, jak się je robi. Z chińskimi oczami jest nieco inaczej, ale one są bardzo proste w robieniu. Tym razem weźmiemy sobie bala Chin albo Mongolii, w zależności kto chce jak najlepiej. Zróbmy sobie na Chinach. Zrobię takie poważne, albo nie wiem, na sam początek powiedzmy, że takie oczy. Ustawmy sobie może znowu czcionkę 11. O dobra, zróbmy wesołe oczy, ale to już muszę mieć trochę coś takiego mniej więcej. Robimy sobie, żeby one były lekko. Coś takiego. I tu. Nie, to nie są brwi ani nic takiego. Nie wiem, jak to się nazywa w tych chińskich oczkach.
coś takiego. Potem to jeszcze dzielimy tak, żeby to było bardziej komponowane z tym. Mniej więcej. A to musi być bardziej, nie wiem, coś takiego. Sobie, żeby to było bardziej pogrubione. Też na tym samym rozmyciu. I przechodzimy sobie tu. I możemy sobie to samo zrobić. Tak było w przypadku oczu dla Czech. Nie wiem, czy tak. Dole zróbmy może tak. Lepiej sobie je też zapisać w ten sposób. Kopiujemy. Przechodzimy tak. O proszę. Nawet pasują idealnie. Wesołe Chiny. Coś w tym stylu. To samo możemy robić z różnymi oczami. Nie wiem teraz, jak tu szukać, ale wiem, że to poszukałem na Google'ach. W sensie takie Country Balls Chinese Eyes, coś takiego chyba. I tutaj mam takie oczy, coś takiego jak sfrustrowane, smutne, szczęśliwe. To są szczęśliwe, które robiłem. Albo to były neutralne. Nie wiem, ale to były neutralne, bo one, nie, bo one są niższe niż te szczęśliwe. To są wkurzone, znudzone. I w sumie jest jeszcze takie coś jak takie coś, takie zaskoczone. Zaskoczone Chiny. No. Także one są bardziej chyba szybsze w robieniu, gdyż nie trzeba je zamalowywać. Ale można robić to tak samo jak z tamtymi, czyli je pogrubiać, aby idealnie pasowało do obramówki bala. Żeby nie wydawało się takie zbyt cienkie, bo to tak potem wygląda, nie wiem. Jakoby, nie wiem, coś go oślepiało albo i tak dalej, no. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale chyba rozumiecie, o co chodzi. Także chyba to tyle, jeżeli chodzi o oczy. Oczywiście mogę wyjaśnić, oczywiście wszystkie kategorie, które są omawiane, będą potem pod koniec podsumowane. Czyli jeżeli chodzi o różne wstępne uwagi, czego nie robić, co robić i tak dalej. No to wszystko jeszcze wam, wszystko pokrótce powiem pod koniec. A teraz przechodzimy do akcesorii do bali. Dobrze. Teraz będziemy robić sobie akcesorie i różne i różnego rodzaju rzeczy do bali. Najpierw rozpocznę od broni. Oczywiście przedstawię to w jak najbardziej prosty sposób, jak zrobić tą broń, żeby była wyglądała jakoby byłaby narysowana, a nie własnoręcznie, bo przyznaję, nie umiem własnoręcznie rysować, ale zapewne chyba większość osób już się może domyślać, bo na pewno oglądała już poradniki innych maperów, ale postaram się wam też mniej więcej w własny sposób pokazać, mniej więcej jak to będzie wyglądać. Najpierw zajmujmy się tolerancją, ustawiając sobie, jakoś to dobrze zobrazować, tak żeby tak żeby tego była sama broń. Później, teraz tak, najważniejszą rzeczą teraz, żeby ta broń wyglądała jakby była narysowana, przechodzimy w efekty artystyczne i obraz olejny. I co robimy? Możemy sobie ustawić. Bardzo ma to być robione. Możemy sobie potem jeszcze jakiś taki odcień, nieco bardziej jaśniejszy. Trochę możemy zrobić. Tu raczej chyba się bawić w takie kolorystyki. Raczej nie będę. Coś takiego mniej więcej, bo bardziej obraz olejny to będzie niszczy.
Bardziej to będzie niszczało wszystko. Możemy sobie przetestować na Bali Austrii. Mniej więcej. Może coś takiego. Nie wiem. To wszystko też zależy od was. Czy waszym zdaniem tak lepiej wygląda, czy może lepiej jak są rysowane przez kogoś. W przypadku szabli, pokażę wam na szybko szable. Szabla husarska. Przykładowo. Sobie tu, tu możemy już usunąć. To samo zaznaczamy. Usuwamy tło, a tylko to ustawiamy sobie tak. Mniej więcej w taki sposób. Rozmiar pędzla trzeba też trochę nieco bardziej ustawić. Spróbujmy też coś tutaj zrobić, może nie wiem, z odcieniem, nasyceniem. O, tutaj widzimy, że ta rączka jest bardziej taka, nieco taka jaśniejsza się zrobiła. Bardziej chyba się nie da psuć. Choć możemy teraz takie coś zrobić. To jest szabla husarska, więc weźmiemy sobie bala polski. Zobaczmy, jak to wygląda z balą Polski. Nieźle. Źle, jest fajnie. Może tak być, no mniej więcej, no. Powiedzmy sobie szczerze, że tak, załóżmy, że o to nam chodziło, mniej więcej. Bo to też zależy, jak sobie sami ustawić, jak się musicie się trochę pobawić tym obrazem olejnym, albo przede wszystkim tutaj też odcienią, coś tu pozmieniać, coś tu ten. Ja tu nie będę kopał w różnych opcjach, bo nie chcę, żeby ten odcinek się przedłużał, czy może raczej ten poradnik z akcesorii. W takim razie przechodzimy teraz może do cylindra typowego, gdyż sądzę, że to jest chyba taka jedna z takich drobnych, takich bardziej chyba ważniejszych rzeczy, szczególnie dla Wielkiej Brytanii. To jest moje zrobione i pokażę wam, w jaki sposób zrobić to dla Brytanii. Jeżeli chodzi o taki cylinder, taki, który jest, wyglądałby bardziej taki, choćby byłby plastikowy, taki rysowany, po prostu malowany. Zróbmy też obraz olejny. Tak, lepiej nie. No lepiej po prostu tak zrobić coś. O, tak mniej więcej. Tolerancję trochę sobie zmniejszmy. Coś takiego. Bardziej mi się wydaje, że obraz olejny by tu nie pasował. Skupimy sobie to do Brytanii. Zobaczmy, jak to wygląda. Teraz tak. Wiadomo, że to będzie nam przeszkadzało, ale na razie tak. Spróbujmy ustawić czapkę w ten sposób. Tak, tutaj są te rogi do obwódki bala. By było mniej więcej symetrycznie. Coś takiego mniej więcej symetrycznie, aby było. I teraz tak. Bierzemy gumkę. Możemy sobie twardość zmniejszyć. Trochę sobie zwiększyć. I przejeżdżamy wzdłuż. Tu, gdzie jest to czerwone. Przejeżdżamy wzdłuż tego czerwonego pola. Mniej więcej tak.
Nie wiem, czy to dobrze robię, ale chyba tak. Już wam pokażę, o co mi chodzi za efekt, aby to zrobić. Coś mniej więcej takiego. Teraz sobie ustawmy to bardziej w ten sposób. O! Jak? To, że teraz zrobiłem takie wcięcie w tej czapce, to nic nie szkodzi, bo to tak ma być. Teraz sobie możemy obniżyć tą czapkę i już. Mamy czapkę dla Wielkiej Brytanii. Nawet fajnie, co? I widzicie, to bardziej psuje, gdybym zrobił kolejny obraz olejny. W sumie można się pobawić dla własnej przyjemności. Z odcieniem, nasyceniem raczej nie ma się co bawić. Fajnie wyglądał. A oczywiście możemy sobie jeszcze oczy dodać. Dodamy sobie oczy. Oczy dla Brytanii. O, coś takiego mniej więcej, bo one chyba będą pasowały najlepiej. Nawet teraz chyba fajnie wygląda Wielka Brytania. Tak z tą czapką. Właśnie w ten sposób trzeba będzie robić, szczególnie z taką czapką. Oczywiście nie mówię oczywiście co do innych czapek brytyjskich, czy do różnych, do byle jakiego bala. Niezależnie czy to Wielka Brytania, czy Polska, czy Niemcy, czy te pikielhauby, te wszystkie uszanki, to chyba, nie wiem, chyba też w ten sam sposób trzeba będzie zrobić. W przypadku uszanki, jeżeli będzie drugie, drugi taki naušnik, tak z lewej i z prawej strony jest, no to w zależności od ustawienia, czy uszanka jest z tej strony patrzana, czy może jest z tej, no to trzeba będzie usunąć naušnik z tej strony, jeżeli będzie go zakrywać. Na przykład załóżmy, tu jest pierwsze uszko uszanki, a tu będzie drugi, no to trzeba będzie to drugie utnąć, żeby bardziej fajnie wyglądało, tak aby bal z boku ustawionego po boku, czyli jakby, no chyba wiecie, o co mi chodzi, nie? Że jakby tak by patrzyłby w naszym kierunku i ta uszanka jest skierowana w naszą stronę. Że tak byśmy, gdybyśmy byliby za balem, to wtedy byśmy nie zauważyli tej drugiej części uszanki. No mniej więcej w taki sposób chyba jakoś to wam wytłumaczyć. Dobrze. I kolejny dodatek, ostatni chyba, bo z szablami, z broniami, to wam już przedstawiłem, to jest dokładnie tak samo, tylko trzeba pokombinować, bo niektóre bronie czy szable, to one mają różne kolory, różne wzory i właśnie też z tą tolerancją trzeba też kombinować, ustawiać. W przypadku tych flag, no to należy sobie coś takiego ustawić, jeżeli ktoś chce taki dodatek do bala, dla Brytanii zrobię wyjątek. Ustawmy tak, w pierwszej warstwie rysujemy coś takiego, czyli taki szkic. Taka podstawa flagi, czyli taki kijek. Tutaj rysujemy do tego jakby szkic flagi, jak ma wyglądać. A tutaj dodajemy tekstura dla flag. Z Maps for Mappers jeszcze jest taka tekstura. I teraz tak, przechodzimy sobie do flagi Wielkiej Brytanii. Pokażę wam. Wielka Brytania, gdzie jesteś? Tu jesteś. I tutaj w tej trzeciej warstwie tutaj sobie ją dodajemy. Mniej więcej w ten sposób. Przybieramy w ten sposób, ucinamy. Możemy dodać namnożenie. I teraz sądzę, że chyba teraz jest ok. Jeżeli sobie teraz. To trzeba dać za bala taką flagę. I chyba w ten sposób będzie lepiej dla Brytanii.
coś takiego. I teraz wystarczy tylko tak zrobić. O, patrzcie, jaka fajna dekoracja dla bala. Tak samo można z każdymi flagami, z każdym balem zrobić. Dobrze, więc w takim razie przechodzimy teraz do dalszej części poradnika. Fabuła, jak dobrze wiemy, jest jednym z najważniejszych elementów filmu mappingowego. To głównie fabuła prezentuje dalszy przebieg naszej zaplanowanej fabuły oraz dodaje jakby całokształt, buduje scenariusz filmu. Najtrudniejsze, co może być w niej, to jest wymyślenie, aby dobrze współgrała z podstawowymi elementami. To, jak zaplanujemy sobie daną fabułę, zależy od nas. Przede wszystkim ma określić, co ma się po kolei stać w scenariuszu filmowym. Na przykład, przykładowo powiedzmy, że Polska zaplanuje wyjście z Unii, potem w kolejnym odcinku, że rozwinie Międzymorze i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o sposoby robienia fabuły, możemy sobie wymienić dwa sposoby. Jedna to robienie fabuły w trakcie robienia mapy i ogólnie całego odcinka. Ja stosuję właśnie tę metodę, gdyż łatwiej mi się wtedy patrzy na mapę oraz całokształt, co jednocześnie mogę pomyśleć, co by zmienić w scenariuszu, bądź co jeszcze takiego ciekawego uchwycić, aby zaciekawić widownię. Oczywiście wtedy zerkam również do pomysłów od widzów, aby w trakcie robienia mieć już w głowie pomysł na stworzenie czegoś wyjątkowego. Drugim sposobem jest bardziej rozplanowanie sobie całej fabuły w wolnym czasie. Ten sposób jest dla tych osób, które wolą na spokojnie popatrzeć na własne wcześniejsze odcinki i móc przedyskutować sobie sam na sam, jak wszystko rozplanować. Jakby akcja dziejąca się w filmie miałaby dalej wyglądać. Kto ma zwyciężyć, kto ma upaść i te podobne. Elementów do przedyskutowania sobie jest naprawdę wiele, więc sądzę, że jest to jedna z lepszych opcji. Choć tak jak mówię, każdy ma własną organizację czasu i inaczej funkcjonuje myślowo i logicznie. Więc nie ma co się spieszyć i szybko myśleć. Czasami coś może nawet nam wpaść do głowy później lub nagle w trakcie robienia jakichkolwiek czynności, które mogą nas relaksować i pobudzić do ponownego działania. Zaplanowanie swojej fabuły zależy od nas. Ważne jest, aby myśleć kreatywnie i tworzyć coś sensem oraz aby to miało ważny wątek w sobie, bądź tak zwany punkt kulminacyjny, jeżeli taki byśmy chcieli. O wątku powiemy później. Pomysłów, jak wiemy, na chwilę obecną jest coraz mniej, lecz każdy stara się zaprezentować nawet ten sam temat, tylko na własny sposób, według własnych przekonań, oczekiwań i opinii na dany temat, dzieląc się z innymi pomysłowością i swoją wiedzą na temat, powiedzmy, okresów polskich powstań. Zapraszam teraz na kolejną część poradnika o muzyce do mappingu. Dobrze, teraz przechodzimy do muzyki do mappingu. Aktualnie tak, muzyka do mappingu jest już takim elementem jakby kończącym edycję filmów. No i przede wszystkim, no, co ta muzyka ma jakby w sobie za funkcję może. No przede wszystkim jakby, nie wiem, nadać wydźwięk temu filmowi, trochę charakteru i oczywiście dramaturgii, w zależności od tego, jaka to jest muzyka. Czy to ma być na przykład taka w stylu kinowym, dramatycznym, albo po prostu wojennym. Czyli po prostu możemy sobie dodać taką muzykę wojenną, na przykład do elementów wojny. W zależności od tego, czy ta wojna jest wielka, czy jest duża, no to możemy jakby podciągnąć bardziej ten element takiej fantastyki, że o Jezu, tu wojna, tu wszyscy się pierą, kto wygra i tak dalej. Więc to są takie elementy dość szczegółowe, w których zastosujemy muzykę. Nawet w takich elementach dość, no na przykład, nie wiem, no są różne, na przykład emocjonalnych, czy w zależności, czy jeżeli ktoś coś, na przykład taka porażka, jakby wprowadzenie w bardziej taki, nie wiem, po prostu na przykład tak, załóżmy sobie, że mamy fabułę, że koniec wojny, II wojny światowej, Niemcy wygrywają i teraz chcemy na początku prologu, załóżmy, ktoś sobie taki prolog wymyśli, że sobie damy muzykę taką
emocjonalną, że coś się stało, w sensie są niepokojni, nastroje, ale może jest jakaś nadzieja i tak dalej. Także możemy sobie tak to mniej więcej ująć. Niestety, przede wszystkim Slav, jako jedyny maper, potrafił chyba, no, w moim odczuciu, zrobił chyba większe wrażenie, jeżeli chodzi o alternatywną przyszłość Europy, w której to w pierwszym odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, był moment taki, że Rosja ujęła, że nikt nie może się o tym dowiedzieć, lecz nagle Gruzja i Azerbejdżan chcieli to powiedzieć Brytanii i Francji o ważnym elemencie, o ważnej informacji, lecz niestety Rosja się o tym dowiedziała, że ktoś chce jednak te informacje no, rozszerzyć na Europę. No i niestety Rosja jakby zaatakowała Gruzję i Azerbejdżan i wchłonęli ich pod siebie. No. Wtedy Slaw zrobił taką fajną dramaturgię, że Jezus, tutaj wojna z ruskimi nadchodzą, szybko musimy coś zrobić, lecz niestety radio, wszystkie łącza są zerwane, że nie można się z nikim skontaktować. To dalej, co zrobić? Musimy działać na własną rękę i tak dalej. Więc dobrze wiem, jaka to była piosenka. Dzisiaj nie mam w zestawieniu, ale oczywiście jest też. Także, no, kto pamięta, to pamięta. Ja tylko używam piosenek, które nie mają praw autorskich, ale staram się jakby znaleźć takie piosenki. I właśnie dzisiaj sobie teraz powiemy odnośnie, znaczy, no, teraz przejdziemy do tego, na co szczególnie zwracać uwagę, a przede wszystkim w opisach do filmu, ponieważ tam też jest sporo informacji, które mogą być dla nas korzystne. W takim razie przechodzimy. Większość w moich mappingu używałem piosenek. Na początku to były piosenki z biblioteki YouTube, czyli standardowe piosenki, które jeszcze były. Chyba początkowo, później to rozwijałem, coś tam szukałem. W szczególności było gdzieś Papon Music, ale teraz tego kanału już nie ma. Niestety, tam były wszystko, Machinima Sound i tak dalej. I właśnie Machinima Sound jest. Trzeba w ogóle tutaj poszukać, no mniej więcej, nie wiem, nie będę wypuszczał muzyki, bo nie. Nie będę też tego ściszał teraz. Po prostu wam tego tylko tutaj pokazać, nie? Battle of Kings, czym, nie wiem, jakie tutaj są jeszcze piosenki, no różne. End of Mankind. Czy jeszcze coś było, pamiętam, nie wiem. Różne były. Tak samo jak... O! Tutaj chyba każdy kojarzy epicką muzykę. No, to się nazywa Dragon Castle, coś takiego mniej więcej. Też chyba to też każdy zna. Two Places. Aktualnie tak. Przejdźmy sobie może na razie teraz do mojego odcinka, by teraz wam pokazać coś szczególnego. Muzyka w tym filmie. Więcej informacji. I co to jest? Prawa autorskie. Dostępny w YouTube na podstawie licencji udzielonej przez kogoś tam. Litanies Music, bla 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 bla, Polaris i inne stowarzyszenia zajmujące się prawami do muzyki. Trzy stowarzyszenia, które zajmują się tymi prawami. I co to oznacza? Że na pewno, na 100% to ma prawa autorskie. No i przede wszystkim trzeba to uważać, żeby nie mieć za dużo tych powiadomień. Aby po prostu podczas zerkania na filmy nie widzieć ikonek, czy tam coś, że znaleziono prawa autorskie. No i przede wszystkim tak, zawsze do filmu wstawiam informacje. Film. No i przede wszystkim takie informacje, na przykład Is Under, że jest pod Creative Commons licens. Tak samo jak piosenki typu Kevin MacLeod, które też są na bibliotece YouTube. Również mają Creative Commons i również tam mają informacje, które trzeba umieścić w opisie naszego filmu, jeżeli przesyłamy. Tak, tutaj też trzeba zobaczyć, czy jest tutaj jakaś wzmianka. Jeżeli jest, you're free to use this song in your videos, ale musisz zamieścić w opisie do twojego filmu te informacje. Skopiuj i wklej. Czyli te informacje trzeba skopiować. Szczególnie te. Tutaj chyba nie wiem, ale chyba też. Nie, to raczej nie, tylko to.
o tej licencji Creative Commons. To trzeba skopiować tutaj, kiedy przesyłamy film, do opisu filmu i najlepiej tak zrobić. Czasami może być tak, że na przykład piosenki niektóre nie będą miały w ogóle informacji. Na przykład nie będą miały informacji o tym, że aby użyć piosenki, możesz użyć piosenek, ale wklej informacje. Nie ma tego czasami. I czasami może się tak zdarzyć, że albo trafimy na piosenkę z bez praw, albo trafimy z prawami. I właśnie tutaj jest haczyk, że nigdy nie wiadomo, na jaką piosenkę natrafimy. Czasami możemy trafić na piosenkę epicką, dramatyczną, taką typowo dla wojny, albo nie wiem, no obojętnie jaką, w zależności od różnych scen w naszym filmie. Możemy znaleźć różne piosenki i czasami możemy, nie wiem, nie mieć aż tak stuprocentowej pewności, że będzie bez praw, ale niestety będzie. I potem niestety wszystko dowiadujemy się dopiero wtedy, kiedy jest już wszystko sprawdzane w przesyłaniu filmów. No i niestety czasami też tak miałem, no i stwierdziłem, a trudno, no, wyślę to, co wyślę. Na razie nic te prawa autorskie mi tu nie robią. W sensie żadnych, jeżeli ktoś by się pytał mnie, czy ja mam jakieś ostrzeżenia, nie mam nic. W sensie takich poważnych, czy coś nie. Ale oczywiście będę wszystko usuwał. Jeżeli coś ze starych filmów, które już nie są oglądane, a filmy, które są teraz oglądane na żywo, teraz normalne, te nowsze, no to oczywiście sobie to zostawię. Dalej. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że na przykład to jest to Redemption, które użyłem w tym odcinku. To jest ten odcinek Człowiek Nowego Porządku. To jest ten film. I teraz tutaj jest ta sytuacja. Nie ma informacji, aby coś skopiować. To są tylko informacje odnośnie tego twórcy. I tutaj pisze: If you may not use this song, nie możesz użyć tej piosenki, do żadnego komercyjnego projektu bez skontaktowania się ze mną o licencję. Czy trzeba mieć niestety licencję na używanie tej piosenki? I właśnie u niektórych twórcach zobaczyłem komentarz, szczególnie chyba w polskim, jeżeli się dobrze nie mylę, ktoś się pytał, czyli co? Czyli będę musiał na przykład napisać do Lady Gagi czy Rihanny, czy będę mógł korzystać z tej piosenki? Trochę głupie i idiotyczne, nie? Tak trochę. Ale zwłaszcza był jeden YouTuber, czy YouTuberka Ender Gunay, która też miała fantastyczne piosenki, szczególnie fantazji. Lecz niestety co się okazało? Że po kilku miesiącach używania jej w moich filmach, to było w Zemście Polski Odrodzenie, było pod koniec, się okazało, że niestety autor czy autorka dała na to prawa autorskie. No i niestety po automatycznym wpisie tutaj, że ma te prawa autorskie, automatycznie w moim filmie jest prawo. Tak samo najbardziej mnie denerwuje na przykład Two Steps from Hell. Two Steps from Hell, tam są w ogóle nostalgiczne piosenki, które wcześniej były używane w dawnym mappingu, chyba w starych latach jeszcze. 2019, 2018, typu na przykład, nie wiem, IKE Mapping albo Six, kto tam jeszcze był, Bernie i tak dalej, te wszystkie legendy, wszystkie piosenki stare, to były jeszcze te. I właśnie nie wiem, czy wtedy prawa autorskie w starym mappingu jeszcze nie były chyba aż tak mocno sprawdzane. Chyba teraz jest zbyt taka większa uwaga na to, bym tak to ujął. No i niestety Heart of Courage, która była, jeżeli ktoś kojarzy, ale nie będę teraz śpiewał, nie będę. No, można sobie zanudzić, to chyba każdy będzie wiedział, o co chodzi. Jeżeli chodzi o inne piosenki, które warto polecać, nie wiem. Przede wszystkim to nie ma praw, to nie ma praw, ale nie można też tego na 100% stwierdzić, bo możliwe, że kilka piosenek z tych utworów, które po raz pierwszy raz skorzystaliśmy, nie będą miały praw autorskich, jest okej. Ale co gdybyśmy teraz mieli taką pewność, załóżmy, że aha, dobrze, skorzystaliśmy z tych piosenek, wiemy, że nie ma praw autorskich, więc korzystamy z reszta, które mogą być
które mogą pasować, ale to się może okazać, że jednak będą miały prawa autorskie, pomimo tego, że mamy tutaj te informacje, więc no, tutaj trzeba mieć na uwadze głównie to, żeby to też sprawdzać. Jeżeli są jakieś informacje albo nie ma, no to trzeba dodać. Szczególnie jak ja korzystam z muzyki, też z elektronomii, tam też są informacje, że trzeba coś skopiować do filmu tutaj, w przesyłaniu filmów. Także chyba to tyle, jeżeli chodzi o muzykę, o te główne podstawowe cechy i o to, na co trzeba zwrócić uwagę. Nie będę pod koniec podsumował, już powiedziałem chyba teraz wszystko odnośnie tej piosenek. Także teraz przechodzimy do kolejnego rozdziału. Serie maperskie są rodzajami filmów maperskich, prezentujących różne okresy historyczne, bądź takie jak APE, reprezentujące przyszłość od dzisiejszych czasów współczesnych. Są pewne różnice między nimi, a serii jest tak mnóstwo, że nie będę mówił wam o wszystkich, jakie się znajdują, zwłaszcza tych memicznych i tym podobne. Zacznijmy więc od tych podstawowych. APE, inaczej Alternatywna Przyszłość Europy. Filmy prezentujące alternatywne, czyli jakbym to określił, nieprzewidywalne i nierealistyczne filmy prezentujące przyszłość Europy od czasów współczesnych, prezentując historię w różnorodny sposób. Możemy w niej ująć cokolwiek, tylko chcemy, pod warunkiem, aby zachowało lekki realizm. Nieważne, czy to będzie o kosmicznym państwie, czy o dominacji zła nad dobrem. Fabuła należy do ciebie. Choć nawet nie mam problemu z zaprezentowaniem fabuły w APE, bardziej niż w jakichkolwiek innych seriach. AHE, jako alternatywna historia Europy. To samo co APE, lecz nie prezentujące realie współczesne, tylko wybrane epokę historyczną, np. starożytność, czasy wojenne I lub II wojny światowej, bądź jakakolwiek ustawiona data przez nas samych. Musi zachować przynajmniej realizm typowy dla danego czasu historycznego, czyli na przykład, powiedzmy, wybieramy II wojnę światową, jest to alternatywna historia Europy, czyli zachowuje cechy tego czasu historycznego, ale coś odmiennego niż to, co się działo w tej epoce. Kolejna seria, możemy to raczej powiedzieć, że to jest współpraca z maperami, czyli kolaby. Każdy zapewne wie, że jest to współpraca mniej więcej dwóch maperów, ale wybierający i dyskutujący o wyborze wybranej serii maperskiej w swojej współpracy. Trzeba się dobrze zastanowić nad tym, w jaki sposób serię przeprowadzić ze swoim partnerem, że tak to ujmę. Przedyskutować swoje mocne strony odnośnie tworzenia mappingu oraz o własnych koncepcjach i planach co do budowy fabularnej koloba. Choć jest to tylko współpraca, to tak naprawdę reprezentujemy tutaj różnorodne pomysły i dwa style danego mapera, które złączone potrafią przedstawić fantastyczny film o pokazie dwóch różnorodnych stylów i własnej twórczości oraz talentu. Można jeszcze powiedzieć o wiele innych seriach, które są związane z APE oraz AHE, ale są to rodzaju serie o różnorodnej tematyce i fabule. Są to serie wymyślone przez maperów, zazwyczaj są to filmy typu nostalgiczne, bądź filmy o bardzo rozmaitych nazwach tytułowych, mających na celu przyciągnięcie uwagi widowni do oglądania. O czym teraz mówię? Chyba wiecie, co mam na myśli. No powiedzmy moje dwa filmy na kanale, czyli takie Future Sight albo Uniwersum Przyszłości. Skupiają się na APE, ale mają odmienną fabułę i są prowadzone odmienne niż zakładano, żeby one spełniały te same reguły i zasady serii, tak jak opowiadałem wam o dwóch podstawach na początku. Długość czy sposób wykonywania danych serii zależy od czasu na przygotowanie filmu, chęci oraz o to, czy ktokolwiek chciałby to zobaczyć. Mówię o tym, czy filmy w seriach mają być zaprezentowane jako zwykłe odcinki, bądź jako jeden wielki odcinek, albo miniseria takich długich odcinków przykładowo od 20 do 40 minut. Wybór zależy od was. Dobrze, o długości filmu powiem jeszcze pod koniec. A teraz przechodzimy do animacji. Witam was teraz w części z robienia animacji. Wytłumaczę wam teraz po kolei, które z zakładek, szczególnie w programie Camtasia Studio, jeżeli ktoś z tego korzysta, albo jeżeli korzysta z innych programów do robienia animacji, no to możecie robić w tych programach, w których robicie.
Ja robię w Camtasia. Mi się chyba wydaje, że to jest chyba taki dość dla początkujących, chyba taki program do robienia animacji, a w szczególności do edycji filmów. Ale już tutaj będę pokrótce teraz, nie będę was teraz wprowadzać w takie szczegóły. Po prostu już przejdziemy. Tutaj sobie ustawiłem wybraną scenę z jakiegoś odcinka z APE, aby na tym wam pokazać mniej więcej, jak zrobić taką krótką, załóżmy, rozmowę, dialog, no i może jakąś scenę walki, jeżeli ktoś by chciał. Typowe. Tak, ja ostatnio zrobiłem odcinek z walka z Emperem, faza pierwsza, no to ten, kto oglądał, ten wie. Dobrze, ale teraz tak, przechodzimy do Camtasia Studio. I teraz tak, tu mamy po pierwsze różne zakładki. Tutaj już mam oczywiście przygotowane elementy do tej animacji. Teraz tak, najczęstszymi, powtarzam, najczęstszymi zakładkami, które ja tu używam, są tak, anotacje, żeby tutaj zrobić albo pogrubione, albo cienkie, albo po prostu w ramce. Ja używam normalnych, chyba bardziej to. Nie wiem, czasami albo to, albo to. Co tu jeszcze macie? Tu macie linie, tu na przykład macie tu jakieś kreski, które same się rysują. Czy jak to wybierzecie, to wam się sobie kółko i tak dalej. Transition, czyli to są przejścia pomiędzy slajdami. No i jest przejście fade nawet tutaj. Behaviors, do tego też używam. Do tego, czy napisy mają być jakieś animowane. Różne wyrazy, zdania, czy to wszystko ma się wświetlić jako animowane, czy nie. To zależy od nas. Trzeba sobie do każdego ustawienia w danej kategorii możemy sobie oczywiście zajrzeć, aby zobaczyć, co mniej więcej prezentują. Animacje oczywiście. Możemy sobie tutaj przygotować animacje. To są chyba animacje odnośnie niektórych tutaj zdjęć, szczególnie do tego, czy. Ale ja wybieram tutaj custom, że możemy sobie sami zrobić własną animację, własny kierunek. Nie musimy się przejmować, żeby tutaj używać którejś z tych. Po prostu daję custom. Tutaj, jeżeli chodzi o audio effect, to oczywiście używam tylko fade in i fade out. Czyli zwiększyć dźwięk na początku i ściszyć na końcu. Wizualne efekty też się zwłaszcza przydadzą. Szczególnie remove a color. Jeżeli ktoś ma jakieś ważne efekty specjalne, typu jakieś wybuchy, albo ogień, albo partyklesy, no to oczywiście można sobie z tego skorzystać. Z tych innych jeszcze nie korzystałem. Po prostu tutaj jeszcze nie testuję tego programu aż tak często. I chyba tyle. Favorites macie zapisane wszystkie ważne elementy. Tak już przechodzimy do robienia animacji. Na samym początku zrobimy taką krótką scenkę, że na przykład Polska sobie przechodzi i do nas mówi, powiedzmy tam, witam bardzo serdecznie, coś takiego. Dodajemy sobie Polskę. Zmniejszmy sobie ją mniej więcej, żeby wyglądała gdzieś o ten sposób. Może być. Tutaj jest taka siatka, widzicie te linie? One też mogą wam bardzo dobrze pomóc. Na przykład w tej pozycji. O, tak jest ta linia. Pozioma, zrobimy sobie tak. No i teraz załóżmy, nie wiem sobie, możemy zrobić sobie teraz coś takiego jak custom. Czyli na przykład wybierzemy sobie tą część, że Polska przechodzi tutaj do nas. Możemy sobie puścić. Trochę jest to szybkie. Możemy sobie trochę ją przedłużyć. Też sobie przedłużę. Możemy sobie sprawdzić jeszcze raz. Teraz lepiej. Musimy też tutaj zobaczyć, gdzie jest nasz bal. Damy sobie takie początkowe oczy, na przykład o takie. Ale tylko tak z początku. Potem wam pokażę, co zrobię dalej.
Okej, może być. Damy sobie nie fate, ale też custom. I zrobimy sobie na tej samej zasadzie, co było tu, czyli przesuwamy. Musicie pamiętać też, żeby tutaj na końcu, tutaj gdzie macie tą kropę taką czerwoną, to jest moment końcowy animacji, czyli w której części chcecie, żeby animacja się skończyła, czyli na przykład w którym miejscu dany bal ma się zatrzymać, albo no, tak samo jak z oczami też. Sprawdzę sobie, czy jest dokładnie takie same. Ok. Możemy sobie puścić, zobaczyć. Potem możemy, teraz zrobię coś takiego. Właśnie teraz, że może bal zamyka oczy i na przykład zmienia twarz. No to zrobimy w ten sposób. Szybko, szybko oczy zmieniał. I tutaj tak. Favorites, robimy fade. No i sobie zrobimy tutaj dla pierwszej. Mniej więcej coś takiego. Możemy sobie trochę to też oddalić. O mniej więcej w ten sposób. Nie mogę. Co jest? Nie mogę animacji kliknąć. O jest. O mniej więcej w ten sposób. Teraz to samo robimy z tym. Trochę sobie zwiększmy. O. Na przykład, o, ustawmy sobie mniej więcej o w ten sposób. Nie wiem. No coś takiego trzeba pokombinować. I teraz pokażę Wam, jak zrobić teraz napis. Przechodzimy sobie teraz do anotacji, tak to się by nazywa. Zróbmy sobie mniej więcej tu napis. Ustawmy sobie ją tu, możemy sobie zrobić tak. Size zmniejszmy sobie. Ustawmy ją do końca, żeby gdzieś tutaj na środku mniej więcej było. Zmienimy sobie czcionkę. Ja sobie zmienię na Zekton RG. Na przykład. Coś takiego. Oczywiście trzeba sobie przejść, jeszcze zobaczyć i sobie to przeczytać. Czyli w jakim tempie widzowie będą mogli w stanie to odczytać, żeby to było logiczne. Na razie to wygląda tak, że ten napis bardzo szybko się pojawia. Zróbmy może na razie takie coś. Fade. Damy fade do napisu. I na końcu też się pojawi. Czyli zobaczmy te. Witam Was bardzo serdecznie. Zróbmy tak. Tylko na object. W in i out ustawię sobie na object, czyli że to znika, a nie że efekt będzie od lewej do prawej strony. Tak chyba tak będzie lepiej. Witam Was bardzo. Jeszcze raz sobie czytamy. Witam Was bardzo serdecznie. Może być, jest ok. I teraz zróbmy animację, żeby bal się rusza podczas tego, co mówi. No to robimy custom. Robimy tu. Przechodzimy teraz na element tutaj. Robimy tak. Zmniejszamy sobie mniej więcej. Potem dodajemy ten sam, że odstęp. Dajemy tak. Teraz tak sobie. O. I teraz, żeby to fajnie skopiować. Robimy tak, klikamy na pierwszy, potem trzymamy Shift, klikamy na drugi, Ctrl C, przesuwamy suwakiem gdzieś dalej,
klikamy na tą część i tak i kopiujemy, aż się to może nie zapełni do końca. Przesuniemy sobie to mniej więcej w ten... O! Witam was bardzo serdecznie. W sumie trochę to za szybko, dlatego mogę sobie jeszcze usunąć. Witam was bardzo serdecznie. O proszę, teraz idealnie synchronizowała mi się moja wypowiedź z Balem. Jeszcze raz. Witam was bardzo serdecznie. Coś podobnego. Czyli zrobiliśmy taką krótką animację, w której Bal podchodzi. Witam was bardzo serdecznie. Wiatry, tak to śmiesznie wygląda, że tak szybko Bal się rusza. Oczywiście, jeżeli chcecie też, żeby oczy się ruszały, no to robicie dokładnie to samo, co wcześniej, no. Też i robicie dokładnie to samo, co wtedy. Czekajcie. O, to będzie lepiej pasować. Dobra, zróbmy to samo. Aha, nie, bo to teraz Ctrl C i teraz. Teraz sprawdźmy. Witam was bardzo serdecznie. Proszę, mamy animację. Nawet fajnie wygląda. A teraz pokażę wam, jak wygląda, nie wiem, załóżmy, no w ten sposób robi się dialogi. Znaczy, w ten sposób ja robię dialogi. Nie wiem jak inny. W zależności od tego, jaki macie program do robienia. Na przykład same bzdury robi to samo, co ja w Camtasia Studio. I według mnie wygląda to całkiem ciekawie, całkiem fajnie. A teraz pokażę wam na przykład, nie wiem. Oczywiście tu się potem dodaje efekty dźwiękowe, jeżeli ktoś chce jakąś muzykę, albo efekt na przykład strzelaliny, w zależności czy ktoś ma broń, czy nie. No to można sobie takie coś zrobić. A teraz tak. Zostawmy tą animację. Ruszmy dalej. Ruszmy dalej. Idźmy dalej. Przejdziemy sobie gdzieś dalej i na przykład, że tu spotka Hiszpanię i że na przykład strzeli w Hiszpana. Zrobimy. Tu mamy co? Tu mamy efekt tego i tu mamy tekst. Dobra, no to sobie to przesuwamy. Możemy teraz tak. Pokażę wam teraz takie coś. To jest efekt oczu. Możemy sobie to, bardziej już oddalić, bo to wam już pokazałem. O, albo dobra, pokażę wam teraz efekt tego, jak Polska atakuje. Czyli dobra. Weźmy sobie szablę. To jest szabla Francji. Nieważne, że to Francja. Hehe, wie, he, bo wiecie, emper to Napoleon. Ale dobra. Dorymy sobie komplementy. Zróbmy sobie też fade. Trochę bardziej. Teraz jak już ma szablę, ucinamy split selected. To kasujemy. I teraz, że znowu oczy wracają złe. Mniej więcej dokładnie to samo. Czyli robimy to samo. Fade. Fade, fade. No, ciężko zaznaczyć, bo tutaj też
trochę się to wymyka. Je złapałem. I teraz te oczy złe będą. No, ciężko jest dopasować. O, teraz lepiej. No i teraz zrobimy sobie taki odruch tą szablą. Na przykład, nie wiem. Zróbmy na przykładowo, że tą szablą będzie. Teraz to samo zróbmy sobie z balem. Trochę to oko takie krzywe. I teraz na przykład taki odruch. O, taka prosta animacja. Fajna nawet. Możemy sobie teraz to całe odtworzyć, aby zobaczyć efekt. Witam Was bardzo serdecznie. Nawet fajnie. Bardzo mi się podoba. To jest tak. To jest tylko takie pokazanie mniej więcej o co chodzi, jak to zrobić, co użyć. No po prostu tutaj można potem mniej więcej kombinować, dodawać więcej elementów, więcej tego, więcej tych warstw. Tylko potem wiadomo jest, że takie animacje bardzo długo się robi. Dlatego też tak długo na pewno wyjdzie ta część minut. Ale jak już zrobiłem, no to niech już będzie. Jeżeli potem jeszcze Wam wytłumaczę jeszcze raz wszystko. Wszystko będzie podsumowane pod koniec odcinka, także no. Widzimy się w kolejnej części. Wątek według mnie jest jedną również z najbardziej ważnych elementów serii fabuły. Choć zauważam, że bardzo rzadko jest wykorzystywana przez większość maperów. Planuję również niedługo stworzyć materiał o wątkach z mojego kanału. Więc również trochę opowiem, ale do rzeczy. Wątek ma na celu edukować oraz coś ważnego pokazać i powiedzieć. Po obejrzeniu całego filmu, każdy film powinien pod koniec podsumować to, co się działo w fabule. Czyli m.in. wyciągnąć najważniejsze wnioski z danego filmu oraz to, aby czegoś się ważnego nauczyć. Wątkiem może być na przykład jakieś ciekawe powiedzenie, bądź ważny aspekt stosowany w codziennym życiu, kierując do nas jakąś radę na przyszłość. Filmy, szczególnie mappingowe, przedstawiają rozmaity alternatywny świat, pełen ciekawych wydarzeń, wojen, nowej ukształtowanej przyszłości, bądź zmienianie naszej rzeczywistości na swój pierwowzór. Szczególnie widownia ma bardzo różnorodne zdanie na temat takich filmów. Pomijając ten fakt, warto zauważyć, że filmów takich typowo przygodowych albo przedstawiających ważną i ciekawą historię danego kraju na temat, powiedzmy, walki z własnymi słabościami,
Takie filmy mogłyby trochę naprowadzać mapping w złą stronę, albo może w złym świetle. Choć nie powiem, że byłyby to ciekawe eksperymenty i takie doświadczenia, aby zobaczyć, czy widzom takiego pokroju się taki film akurat spodoba. Wcześniej powiedziałem fabule, aby być bardziej kreatywnym i mieć pokłady wyobraźni. Nie musimy zatem trzymać się ogólnych standardów. Należy również sprawdzać i testować coś nowego. Jeśli dana nowość nie wypali, trudno, nic się nie stało. Choć stracimy sporo czasu i nerwów, to jednak warto. Pora zatem przejść do kolejnego tematu, czyli do flag. Dobrze. Ostatni chyba już dział. Flagi. Jeżeli ktoś szuka flag, przede wszystkim alternatywny nawet, albo standardowe, tylko że różnego rodzaju państw. Na przykład, nie wiem, państwo chińskie z Hoja, albo z, nie wiem, załóżmy Rzesza Niemiecka, nie wiem co, byle jakie państwo, no to po prostu co robicie? Wchodzicie w Google Grafika i piszecie Alternate Flags of Poland. Macie alternatywne flagi Polski, które są stworzone przez różnych ludzi i niektóre nawet są tak fantastycznie zrobione, tak bardzo mi się podobają, na przykład to. To jest przyróbka flagi Kalifornii. Tu macie różnego rodzaju flagi. Różnego rodzaju. Wszystko co jest, na przykład nie wiem, proszę, to jest idealna mapa, na przykład flaga Polski, która może pasować na przykład do ery, gdzie na przykład Chiny, ale nie, przepraszam, nie Chiny, Japonia zajęłaby Europę i Japonia zrobiła sobie pełną marionetek w Europie. Na przykład, coś takiego. Proszę, nawet jest taka flaga, taka jakby rzymska prawie. To my tu mamy taką Polskę, tu mamy jeszcze taką Polskę. Różnego rodzaju flagi. Na przykład możemy wyszukać Hungary, Węgry, też macie, Węgry, Germany, macie Niemcy, France, macie Francję, tutaj jest pełno tych flag i nawet można powiedzieć, że mają różne nazwy, bo to są nazwy państw, które są przypisane do różnych flag, są nazywane przez tych ludzi, którzy właśnie stworzyli te flagi, więc jakby nie dziwcie się, że nazwy państw do tych flag będą dość takie niektóre skomplikowane. Znalazłem też nawet w swoim, kiedy przygotowałem stronę internetową, gdzie umieszczałem flagi, były różne nazwy państw, naprawdę. To jest na przykład alternatywne dla Królestwa Francji. Nowoczesne Królestwo Francji. Ktoś chyba trochę poszalał z tymi znaczkami Fleur de Lis, ale dobra. Gdzieś tu też było do Brytanii nawet chyba. Na przykład Great Britain. Wielkiej Brytanii. Proszę, wszystko do Wielkiej Brytanii. Możemy coś poszukać. Alternatywna flaga Wysp Brytyjskich. Tu mamy jeszcze coś takiego. Atlantyckie Królestwo. Proszę, jak też fajnie wymyślone. I to jest nawet, to jest flaga Anglii przyklejona na flagę Hiszpanii. Atlantyckie Królestwo, no. Unia Iberyjska. Tu są różne flagi, na przykład są złączone. Wiecie, że na przykład są oby takie unijne, że pół Hiszpania, pół Portugalia, pół Francja, pół Brytania. Tutaj chyba ludzie się bawią się różnymi formacjami flag. Więc tutaj można nawet do różnej ideologii przypisać, do byle jakiej, w zależności od tego, jak sami chcemy. Możemy sobie sami dostosować, nie musimy się trzymać tego, czego każdy twórca flag
oczekuje. Możemy sobie według własnej preferencji zastosować. Na przykład mamy flagę, w której nie ma flagi Szkocji przypisanej. Nie ma. Tu na przykład znajdziemy, na przykład była też flaga. O, co by było, gdyby Szkocja wyszła z Unii? To jest to. Gdyby Szkocja uzyskała niepodległość. Wygląda trochę groźnie, ale dobra. No to są różne flagi. Tu się można pobawić, poznajdywać. Nawet chyba, o proszę, Węgry też mają japońską. Też mają japońską tutaj inscenizację tutaj tej flagi. Normalnie każde państwo ma różne dla siebie wybory. Ale przede wszystkim, teraz tak, powiem wam jedną rzecz. Jedno państwo na świecie, jedno państwo, które ma multum flag, najwięcej, jest najbardziej ciężkie do znalezienia. No zgadnijcie, jakie to jest? Chiny. Chiny, które w swojej historii miały ogrom państw. Ogrom państw, w szczególności jeżeli by wziąć pod uwagę Europa Universalis 4 czy Hearts of Iron, no to tam mamy mnóstwo państw i flagi, które mogą w sumie, no jeżeli, no chyba raczej okresów Chin z lat 15-wiecznych chyba raczej nie są zbyt popularne u nas w Polsce, ale kto wie, może ktoś by komuś zależało na takich flagach. Proszę państwa, proszę. Song Flag albo Qin Flag, Ming Flag, Qing Flag, jakie są jeszcze, nie wiem, dynastie. Tang, Wu, Xulong, różne są te. I teraz tak, trzeba znaleźć coś takiego jak Extended Timeline Wiki. Co to jest? Extended Timeline to jest, jak dobrze wiecie, modyfikacja do Europki Universalis 4, czyli która przynosi nas nawet w czasy współczesne. Podczas kliknięcia mamy coś takiego. I wiecie, co to można znaleźć? Nie tylko flagi Liao z Europki. Różne. Tatars, na przykład, nie wiem. Kamad Mongol. Kamad Mongolski. Qing. Dynastia Qing. Korchin nawet tu jakiś, nie wiem co to jest, ale to było gdzieś chyba w Władywostoku, coś takiego, no Mandżuri. Burjata, Jeren, Haixi, Mongolia nawet. Flaga Mongolii. Imperium Mongolskiego. Holy Roman Empire. Są różne rodzaje. I nawet tu pisze, jakie mieli government. To jest też ciekawe. Kultura, wszystko, religia. To jest chyba jedyna opcja, aby znaleźć jakieś chińskie flagi. Jeżeli chodzi o Shoya, też idzie. Po prostu trzeba tutaj się doszukać Hearts of Iron, albo nie wiem, coś tu poznać, coś tu znaleźć. Więc to na tyle z flag. Bo standardowe flagi to może sobie każdy pobrać. Paczkę 193 flag z całego świata. A jeżeli chodzi o te specjalne, te szczególne, które działy się w czasach dawnych historycznych, no to można sobie poszukać. Wystarczy tylko Alternate Flags of, jeżeli ktoś chce, alternatywne, różne. Są różne wzory, mogą wydawać się głupie, takie dość nielogiczne, niesensowne, ale zawsze można improwizować. Także jest tutaj mnóstwo opcji, mnóstwo wyborów. Dla każdego, co się znajdzie. No. Także teraz przechodzimy do podsumowania całego odcinka. Dobrze, teraz przechodzimy do systemu wojen. Czyli do chyba przedostatniej części tego poradnika. System wojen to jest też element. No tak, jest masa elementów, no to jest też taki element mappingu, który jakby też jakby pokazuje nasze zdolności, jeśli chodzi o robienie wojen. A to, w jaki sposób je przedstawiamy, no to już zależy już od naszych preferencji.
w zależności od tego, czy załóżmy wam się podoba tak, taki sposób, czy widzom też się podoba taki sposób, albo inny. No i na samym początku, nie wiem, przedstawię wam rodzaje. Kilka jest tych rodzajów, nawet chyba dwie. Bo możemy sobie przedstawić... dobra, Jezus. No poza tabelką to chyba widzi, nie? Czekajcie, włączę sobie to wszystko. Gdzieś na mapie. Oczywiście to jest... robię to na mapie z APS3. Więc spokojnie nie zniszczę tej mapy. No... to mniej więcej tak, że prezentujemy system wojen na mapie. Gdzieś tutaj. Po prostu sobie tak, wyznaczamy wolną, nową warstwę czarnym kolorem. Robimy tło. Dajemy... nie, jeszcze zanim robimy coś z tym, z tą warstwą. Jak już mamy wyszczególną wojnę, czyli jak już mamy wyszczególnione wszystkie państwa, które biorą udział, czyli atakujący, broniący i tak dalej, albo jeszcze strony przeciwne, żółte kolory i tak dalej, no to sobie na razie to wszystko poznaczamy. Dajemy na tą warstwę czarną, usuwamy i wtedy robimy w efektach rozmycie Gaussa na lekko i już mamy. Dodatkowym elementem, ale to już wam potem, jest dodanie takich punktów. Oczywiście tak, każdy wie, że gwiazdki to jest stolica, kropki to może być, nie wiem, załóżmy jakieś poszczególne mniejsze miasta. A co dalej? No to chyba tylko tyle. U jednego youtubera, u jednego mapera widziałem coś takiego, że podczas systemu wojny dodał sobie samoloty, lotnictwo, animację wybuchu, bombardowań. No to już trochę, zbyt skomplikowana mi się wydaje taki system wojen. Dużo pracy, dużo tego. A w ogóle muszę wam powiedzieć, że chyba system wojen, jeżeli chodzi o robienie mapy, czy coś, czy filmu, to jest chyba najbardziej monotonna praca. To jest tak nudne, ale niestety trzeba. Dlaczego? Ponieważ trzeba non-stop zaznaczyć teren, zapisywać, potem jeszcze raz zmieniać, robić na nowo, zapisywać i robić tego po kilkadziesiąt klipów, slajdów i tak dalej, a potem to wszystko montować. Także ten system wojny jest taki najbardziej już nudny, bo to, że robimy rozmowy pomiędzy balami, czy jakieś tam różne sugestie, czy dialogi, no to jest szybko, nie, bo tekst możemy nawet wymyślić sobie od razu. A system wojny, no to trzeba już tutaj pokombinować i się nasiedzieć. Nienawidzę systemu wojen, ale muszę robić, niestety, no. Czekajcie, co ja teraz z tym zrobiłem? Aha, dobra, czekajcie, po prostu sobie to skopiuję. O, teraz jest lepiej, ok. Także dobra, drugi element, drugi rodzaj, bym powiedział, jest coś takiego, że sobie wyszczególnimy poprzez wycięcie danego fragmentu mapy. Na przykład załóżmy taki Egipt. Wytnijmy sobie ten Egipt i sobie zaznaczmy, jakby na mapę nałożymy kolejną warstwę czy warstwy, ponieważ jeżeli chcemy sobie stworzyć coś takiego, czyli jakiś fragment mapy i to pokazać w przybliżonej wersji, a nie w oddalonej, czyli że nie będziemy sobie tylko na mapie robić, tylko chcemy jakby w przybliżonej wersji, żeby to wszystko fajnie przybliżyć, wyszczególnić różne elementy, na przykład różne strony konfliktu i tak dalej. Tu sobie możemy zrobić osobną tabelkę na te strony konfliktów, czy jakieś poszczególne informacje, albo jakiś krótki dialog, co się dzieje w danym dniu. Jeżeli chodzi o samą mapę, to, to trzeba tutaj niestety kopiować warstwy, szczególnie te od nowa, od dołu. Tak, tutaj pokażę wam. Trzeba osobno tylko te warstwy, które są nam potrzebne. Nie musimy bali, nie musimy wszystkiego robić. Po prostu sobie te wyszczególne tutaj warstwy musimy sobie po kolei skopiować. I jeszcze trzeba będzie po kolei je ustawiać w trybie mieszania, czy coś tam czcionką, czy tam no, przesuwać suwakiem. No. Trzeba wszystko będzie tutaj zrobić jeszcze od nowa. Także jest trochę pracy.
Ale to fajnie wygląda, ponieważ tutaj mamy wszystko przybliżone, nie musimy mieć tego oddalonego. W zależności też jaki jest to rozmiar mapy, ja mam tutaj 3390 na 1700, no to też jakby też pokazuje, nie wiem, jak bardzo widz będzie mógł to zobaczyć wszystko, te małe elementy, na przykład nazwy miast, czy na przykład granice, jak się przesuwają. No ale teraz, no, pokażę wam mniej więcej, jak styl wojny robić. To chyba nie jest trudne. Na pewno zaufajcie mi. Jest monotonne. Vision, czy tam nie wiem, różni maperzy robią tak skomplikowane systemy wojenne, że robią sobie tyci granicy zajmowane przez na przykład tych czerwonych. Później kolejny slajd, zaś tyci, kolejny tyci, kolejny tyci i tak dalej, aż się zrobi z tego chyba ze 100 slajdów system wojen. No to jest monotonne, to jest głupie. A im więcej slajdów, tym bardziej jest płynniejszy system wojen, czyli tym bardziej ta wojna przebiega bardziej płynniej, granice są nie tak, że są robotyzowane, czyli co mam na myśli? Że te granice są przerwami non-stop, czyli załóżmy tak, 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 wszystko takimi przerwami, a jest to płynne. Czy te granice będą się przesuwać płynnie? Fajnie to wygląda. A teraz tak, jeżeli chodzi o sposób zaznaczania, już nie chodzi o zaś rodzaje, zaś już do tych rodzajów, jak wam mówiłem, są kilka. No to jeżeli chodzi o teraz o zaznaczanie, to chyba dobrze wiemy, nie? No to zróbmy sobie przykładowo, na przykład Katalonia. Zróbmy na przykład, że Katalonia się będzie buntowała. Na przykład sobie zaznaczmy początkowo jakieś terytorium, na przykład, nie wiem, czekajcie, zaznaczmy sobie to, żeby to jakoś to logicznie wyglądało, na przykład Barcelonę. Możemy sobie zaznaczyć. Tu jeszcze jakieś. Coś sobie to zaznaczmy, żeby to jakoś miało trochę logiki, a nie żeby to jakieś kropy, kółka jakieś, nie wiem. Tak, żeby te terytoria były jakoś, nie wiem. Zaznaczamy sobie. O tolerancji też warto tutaj wspomnieć. Przede wszystkim, kiedy mamy już. O, teraz tak. Załóżmy, mamy sobie już sobie te tereny Katalonii, buntów. Przechodzimy sobie. I najważniejsze podczas zaznaczania. Im damy mniej tolerancji, tym potem powstają takie dziwne kropy niebieskie. I potem, jeżeli ktoś się skapnie, że takie coś mu powstawają, no to potem trzeba będzie pędzlem albo ołówkiem i zaznaczać te wszystkie punkty. Niestety to jest takie monotonne też. To jest takie wnerwiające, że potem załóżmy, nie wiem, gdzieś tu będziecie widzieć takie niebieskie kropy i potem tak ludzie będą się dziwić. Co się z tym stało? Czy tam była jakaś wojna wcześniej? Więc trzeba tą tolerancją tutaj o mniej więcej tak. Jeżeli chodzi o teraz sposoby zaznaczania terytoriów przejmowanych przez czerwonego albo przez niebieskiego, przez obrońców atakujących, byle jak. Jak już mamy czerwonych, musimy sobie zaznaczyć jaśniejszy kolor. Tu na przykład zrobimy to. Na przykład sobie pokażę wam szybszy sposób na zaznaczanie. Na przykład zrobimy sobie, że terytorium jest tak przejmowane. A później możemy sobie, jak już przejdziemy do kolejnego slajdu, żeby coś kolejne terytoria zaznaczyć, wypełnienie przycisk myszy. Możemy sobie tak to zrobić wszystko. Słuchajcie, nie będę tutaj w poradniku pokazywał wam przebiegu systemu wojen. Po prostu chyba każdy wie, jak to się robi. Pokażę wam tylko sposoby zaznaczania. I na tym chyba zakończymy, bo to będzie krótkie. Sposoby zaznaczania to jest normalnie taki rakost, bym powiedział, bo to, co robią niektórzy maperzy, to się chyba w głowie nie mieści, że zamiast zaznaczyć sobie te kolory, te tereny, na przykład jakimś jaśniejszym kolorem, żeby wiadomo było, niektóre terytoria są które terytoria są zajęte, no to ktoś sobie robi coś takiego. Na przykład ktoś sobie robi coś takiego, że sobie to wszystko na czerwonym, tak jak są te początkowe tereny,
Tak, ktoś sobie może zrobić takie terytoria, że ktoś sobie. Patrzcie, pyk, pyk, pyk. Nie jest to logiczny sens, ponieważ nikt nie będzie wiedział, czy te terytoria są zajęte, czy już są jakby automatycznie, jakby przyjmowane od razu. Najlepiej sobie tak robić. Jeżeli chodzi o oznaczanie, no to warto sobie robić takie pomniejsze ataki, na przykład takie pomniejsze. Jeżeli chcecie zrobić, że na przykład buntownicy wygrywają, no to jest ich dużo. No to nie musicie robić czegoś takiego, że od razu zajmują wielki teren, tylko po prostu widzicie jakieś takie, o, takie pomniejsze segmenty robić, pomniejsze segmenty. Tutaj też, jak na przykład takie pomniejsze segmenty robić jakiś ataku tutaj. Tutaj też jakieś pomniejsze segmenty robić takie, żeby tutaj nie było, że zajmują powoli te terytoria, zajmują powoli. Coś takiego monotonnie. Nie wiem, czy to dobrze pokazuję. Ktoś może twierdzić, że źle to robię. Wtedy mój system wojen wygląda paskudnie, tak jakoś niefajnie. No tutaj trzeba mieć niestety tutaj dobrze jakby. No jeżeli ktoś chce zrobić ładny front, żeby ten front fajnie przebiegał, no to ludzie, no nie róbmy pojedynczych linii, czyli że system wojen przebiega prostolinijnie, że jest prosta linia. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Robimy tak i już i po kolei, tak żeby to powoli się rozrastało. Rozrastało po całej Hiszpanii w ten oto sposób. A teraz pokażę wam sposób, jaki robią inni maperzy. Na przykład, o, czekajcie, zaznaczmy sobie ten teren, tylko zróbmy go bardziej, rozszerzmy go. Czemu? Macie rozszerzony teren. I teraz wam pokażę, w jaki sposób niektórzy maperzy robią, ale to chyba początkujący jeszcze. Nie mówię, że każdy ma tak robić. Nie każdy, że każdy może tak robić. Ale wam pokażę. Niektórzy robią coś takiego, że o tak robią. Tak. Takie linie. A potem zaś. Takie, takie, takie. I to tak potem. To jest prostolinijny. Że ten front jakby jest taki dziwny. Tak, aby żołnierze robili taką płachtę, taką. Choby, nie wiem, taką kurtynę i ona się rozszerza po całym państwie, więc to wygląda idiotycznie. No patrzcie, jak to wygląda. Pyk, 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 pyk. Głupio, taka kurtyna. Nie jest zbyt ciekawie mi to wygląda. Tak samo, nie wiem, nie robi też jakich, nie wiem, załóżmy coś takiego. To jest też jakby można powiedzieć, też takie prostolinijne, bo jeżeli sobie zrobimy. O, pokażę wam teraz kilka przykładów tego. Też sobie robimy coś takiego. Jeżeli ktoś sobie robi. To wygląda trochę jak poziomice, nie na mapach. Też takie poziomice. Ktoś sobie też tak może sobie zrobić. O, załóżmy taki styl poziomic, można by to tak nazwać. Umówmy się. Teraz tak, jak to wygląda? Pyk, 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 pyk. Też takie prostolinijne, ale tym bardziej skupiające się na wyglądzie granic początkowych, czyli coś takiego, że wzorując się na tym, robimy też takie poziomice. Na przykład możemy wziąć pod uwagę to, w jaki sposób buntownicy mogliby najpierw zaatakować. Jeżeli to jest Barcelona, na przykład mają już określone terytorium, i na przykład chcą robić takie ataki, takie pomniejsze kontrataki, nie jeden główny natarcie, ponieważ nie daliby rady. Ponieważ muszą zająć tak, jakieś zaopatrzenie, jakieś poszczególne miasta, żeby uzyskać coś, zasoby i tak dalej, broń. No to na przykład, jak mamy coś takiego, możemy sobie zrobić. Na przykład chodzą tutaj do kontrataku, a tu jest potem zaś pomniejszy atak. U północy jest zaś taki atak. I wtedy na podstawie tych ataków
Możemy sobie potem myśleć nad takimi atakami, że potem tu, to sobie zostawmy. Przesuwają się na prawą stronę, pomagają tym tu, ten teren. Później, jak już to zajmą, to potem ci się tu złączą, ci się tu rozchodzą, ci potem tu pójdą. Potem, na przykład, ci pójdą tu, będą robić takie skoki. Coś takiego. Teraz tak, pokażę wam, jakby to wyglądało. Najpierw atakują. Ci atakują tu. Nie, to wygląda tak. Ci atakują tu. Łączą się. Ten tu. Potem jest jakby tak. Połączenie tej luki, tej dziury. I potem jest ten ataki coraz bardziej takie. Takie chmurki bym to nazwał. Że po kolei. Na takie poszczególne wybrzuszenia. Coś takiego, tak? First of Iron Kałach mówi, że są takie dziury we froncie, no to są takie wybrzuszenia. Trzeba to uzupełnić. W ten sposób robimy sobie system wojen. A jeżeli chodzi o zrobienie płynnego systemu wojen, no to już nie będę wam zdradzać w szczegóły. System wojen płynny wyglądałby w ten sposób. To byłby pierwszy slajd, potem drugi, zaścinki, trzeci, zaścinki, czwarty, piąty, szósty, aż do setnego, albo nie wiem, do 200, załóżmy, ktoś by chciał takie coś zrobić, czego nie polecam. Jeżeli ktoś jest maniakiem, no to może sobie na to pozwolić. No i sobie możemy zrobić taki płynny styl wojen. Ale to też zależy od tego, czy starczy nam czasu, czy ktoś w ogóle chce takie coś robić, taki płynny. Bo płynny system wojen wygląda lepiej. Oczywiście się zgodzę z tym, że wygląda lepiej, że akcja dzieje się szybko, monotonnie, tak jakby Blitzkrieg bym to nazywał. A tak pokazam wam poszczególną, czyli najpierw ten segment, potem ten, tu się potem złączą, czyli te wybrzuszenia wszystkie będą sklejać ze sobą. Potem jeden atakuje tu, drugi tam, trzeci zajmie na przykład to. Potem coś tu robią, takie okrążenia. Okrążenia, czyli coś takiego, takie linie, takie paski. Przesuwa się front, przesuwają się żołnierze. Robią tu, są takie paski. Potem inny tu, jeden tu zrobi, drugi zrobi tu segment i już mają to okrążone i potem dalej. Też można takie coś robić. Także no. Mnóstwo jest sposobów, mnóstwo, w zależności od tego też, jakie państwo, na jakim może też terytorium, jeżeli ktoś chce też brać pod uwagę terytorium, układ terenu, no to na przykład tak tutaj, widzicie, macie Chiny, macie tutaj, o, tu są te Himalaje, te góry, no na przykład można sobie też to wziąć pod uwagę, albo nie wiem, co tu jeszcze, Egipt, chociaż w sumie pustynie, to jest normalny teren. Pustynny, no, wydmy czy tam różne takie ataki, na przykład, nie wiem, Skandynawii, góry też, w Rosji. W zależności, jeżeli to jest też data, jeżeli już macie atak, załóżmy, dotąd macie atak i potem już chcecie zmienić rok, czyli wiecie, że to już jest zima, tak samo jak w Rosji. Robicie atak, już jesteśmy pod Uralem, zmieniacie rok, to znaczy, że jest prawie grudzień, gdzieś październik, listopad, grudzień, no to już wiecie, że jest zima. Robicie front wolniejszy, żeby bardziej zrobić ten system wojen taki bardziej realistyczny, jeżeli ktoś by tak sobie pomarzył. Albo chciał tak zrobić. Także myślę, że to chyba na tyle. Chyba tak dosyć mniej więcej we własnych słowach to ująłem, jak to wygląda. A teraz przechodzimy do flagy. Czyli do ostatniej części naszego dzisiejszego poradnika. Dobrze, już najwyższy czas podsumować wszystko, co było w dzisiejszym poradniku. Zaczynając od mapy, najważniejszą częścią, czy może raczej, no, na co trzeba szczególnie zwracać uwagę, o czym już wspominałem, tolerancja, gdyż zawsze można się pomylić. No, przypadkowo się zdarza, ale
Ale no, chyba no, nawet najzdolniejsi maperzy zawsze mogą się pomylić. W szczególności musimy pamiętać o tym, że jeżeli państwo jest ciemniejsze, no to trzeba tolerancję zmniejszyć, żeby móc na nią użyć. A jeżeli przez przypadek zapiszemy mapę z tymi ustawieniami, plus jeszcze sklejone warstwy zostaną w jedną i to zapiszemy, no to mapa cała jest do kosza, trzeba będzie wszystko od nowa robić. Mi się też chyba kilka razy tak zdarzyło i musiałem wszystko od nowa. Boli. Na serio. Całość musiałem od nowa tworzyć. Przede wszystkim tolerancję nie tylko tworzymy, nie tylko używamy w mapce, ale też trzeba ustawić ją w systemie wojen, no, w wielu tam w akcesoriach, w różnych, w czapkach, w broniach, w bala oczach i tak dalej. Także tutaj trzeba mieć się na baczności, bo nigdy nie wiadomo, kiedy możemy popełnić jakikolwiek błąd. Nawet mogą to być błędy dziecinne, proste, takie, z którymi nawet no, każdy by sobie z tym poradził, ale niestety no, czasami zdarzają się takie sytuacje. Z balami, no to przede wszystkim należy sobie ćwiczyć rękę, aby sobie jak najlepiej namalować obwódkę. Ze względu na to, aby potem, no potem można sobie w ustawienia, nie sobie na przykład wypukłość ustawić, albo inne ustawienia, które jakby zmieniają kształt tej waszej namalowanej obwódki w taki sposób, aby wyglądała może nie tak symetrycznie, ale tak idealnie, żeby ten bal był idealny. Prawie jak koło. Nie z ekrytolem, tylko po prostu bez ekrytola. W sensie, że nie robicie sobie czegoś takiego, że wyjmiecie kółko i sobie zrobicie idealne kółko. To nie jest bal. Dawniej się tak robiło, teraz już nie, w ogóle. Każdy robi już na własny sposób, samodzielnie. A co dalej? No to jeszcze przede wszystkim tak, żeby potem, jak już zrobicie sobie tą obwódkę własnoręcznie, trzeba sobie ją potem zapisać, żeby potem móc potem na podstawie tej obwódki robić już bale. Czyli na układanie flag i tak i to podobne. A co do jeszcze samej obwódki, no to można sobie jeszcze gumką przetrzeć sobie tą obwódkę, aby potem idealnie wyszła. W sensie, aby potem jakieś takie niedociągłości, jakieś wygrubienia, no to trzeba będzie to trochę zmazać, żeby było idealnie. Co do oczu, no to przede wszystkim należy sobie je tak pogrubić, aby idealnie synchronizowała się z obwódką, ponieważ takie cienkie oczy do grubej obwódki raczej chyba nie pasują, a w szczególności na mapce brzydko by to mogłoby to wyglądać. Naprawdę. Jakoś nie wiem. Widz mógłby, nie wiem, zobaczyć takie oczy, że one są takie zbyt cienkie. To prawie by to wyglądało tak, choćby, nie wiem, oczy byłyby całe białe, bez jakby granic. Po prostu. No, tak by to wyglądało. Także no, lepiej sobie tak fajnie zrobić oczy i bal, żeby jak to nieładnie wyglądało. Mniej więcej. No, może nie mówię, że to ma być jakby w idealnym, nie wiem, w rozmiarze, ale to już wszystko zależy od was, od waszych preferencji. W akcesoriach i w różnych narzędziach przede wszystkim warto też uważać też na tolerancję, a przede wszystkim, jeśli chodzi o wybór, zależy do was. Czy chcecie robić własnoręcznie, czy chcecie może tym szybszym sposobem. Przede wszystkim trzeba patrzeć, sprawdzać, na przykład weźcie sobie bala Polski albo bala Wielkiej Brytanii i sobie sprawdźcie, czy czapka pasuje, czy szabla idealnie pasuje, czy wygląd szabli i różnych akcesorii jest dobry, czy widać fajnie, czy będzie idealnie pasować na przykład w animacja, jeżeli ktoś by chciał. No a jeżeli pasuje, no to okej, nie ma co dramatyzować. A jeżeli ktoś chce zrobić tak idealnie, własnoręcznie, no to już trzeba się naprawdę napracować, aby takie coś wykonać. Także no to już jest bardziej dla specjalistów taka metoda. Z fabułą czy różnymi tymi elementami, no to też zależy od waszego dostosowania czasu, czy może waszej organizacji przede wszystkim. Czy chcecie robić fabułę, robiąc jeszcze przy tym mapę,
aby mieć już mniej więcej wgląd w to, jak to ma dalej wyglądać, jakie granice będą się w ogóle zmieniać, jakie ustawić dialogi i tym podobne. Albo jeżeli ktoś chce sobie najpierw obejrzeć filmiki poprzednie i potem na podstawie tego jakby jeszcze raz pomyśleć nad fabułą, jeszcze raz może coś patrzeć na pomysły jeszcze też widzów, bo to jest też najważniejsze. No to przede wszystkim macie jakby większe możliwości czasu, bo tak to możecie sobie na spokojnie przemyśleć, co zmienić. No a w przypadku mnie, no to myślę sobie, że to chyba początkowo dało radę. Bo tak to sam wymyślałem wszystko, sam to musiałem jeszcze patrzeć na mapę. Myślałem, czy to się będzie zgadzać. Potem czasami też w nocy, tak jak śpiąc, nie wiem, tak sobie myśla, to już potem, o, mam pomysł, mam już kolejne, nowe pomysły na podstawie tego. Albo też gdzieś w podróży, gdzieś w różnych miejscach, gdzie możecie sobie odpocząć, gdzieś zerkniecie i potem nagle wpadnie wam pomysł na nowy na nową serię, albo i tak dalej, na różne poszczególne filmy. W muzyce do mappingu przede wszystkim warto zwrócić uwagę na opis. To, co jest w opisie do filmu i to, co jest pod opisem. Czyli ta cała zawartość, muzyka w filmie i tym podobne. Licencje i tak dalej. Ponieważ to, co te opisy, które zostały teraz wyświetlone, które wam się teraz wyświetlają, no to. To są prawa autorskie. A jeszcze lepiej jest, jeżeli w opisie do filmu, w samym opisie, jest wzmianka o tym, że możecie korzystać z filmów free, ale musicie dodać opis, na przykład Creative Commons licens, czy tam jakieś inne jeszcze informacje do waszego opisu podczas przesyłania filmu do YouTube'a. Tak to trzeba zrobić. Jeżeli chodzi o same rodzaje muzyki, no to już zależy też od tego, czy fabuła będzie się też jakby zgrała z muzyką. W sensie, pamiętam, tak wam mówiłem wtedy, że jeżeli coś jest dramatycznego, no to też coś jakby dopasować, żeby tą dramaturgię przedstawić. Tak samo jak coś jest emocjonalnego albo coś typu wojna. No to już taki klimat wojenny trzeba wprowadzić, nie? Aby bardziej czuć tę dynamikę, że jest wojna, że jest zagrożenie i tak dalej. Także tutaj jest pełno czynników, na które trzeba zwrócić uwagę. W seriach maperskich szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, czy jest zachowany realizm. W sensie nie taki realizm ogólny, że no dobra, no każdy sobie pomyśli, no dobra, APE, ale jest to nierealistyczne. Zgadzam się, jest nierealistyczne pod kątem wydarzeń, że Polska w Polsce rządzi jakaś inna partia, Niemcy zaatakowały Holandię przez przypadek, Rusy, tamto Chiny, tam Korea zrzuciła jakąś kolejną bombę atomową i tak dalej. Czyli takie wymyślone historie. Ale realizm przynajmniej musi być zachowany pod względem wydarzeń, w sensie takim, aby wszystko działo się po kolei, stopniowo. W sensie, żeby to było wszystko jakby wyszczególnione, omówione, aby bale jakby, nie wiem, aby historia była tak przemyślona, żeby wykonanie poszczególnych czynności, wykonanie poszczególnych na przykład aspektów typu, że tu komuś wypowiem wojnę, tu się z kimś umówię, tu kolejne rozmowy. Wszystko jakby to było zaplanowane, rozplanowane, schematycznie, po prostu aby ta akcja działa się taki sposób, aby były przedstawione nierealistyczne momenty niż to, co się teraz aktualnie dzieje na świecie. No i tak to trzeba pracować niestety. No. Tak samo jak do AHE i innych serii, nawet do kolabu też tak trzeba będzie zrobić. Jeśli chodzi o animację, każdy robi w dowolnym programie. W zależności od tego, jaki wam się podoba, czy jest wygodny, czy mam na przykład polski język, ja mam angielski, jakoś to rozumiem. No i przede wszystkim, róbcie na takich programach, jaki uważacie. Jeżeli chodzi o użytkowników Camtasia Studio 2020, to podczas robienia animacji, szczególnie
trzeba też patrzeć na warstwy, aby się potem nie pomylić. Bo jak potem przesuniecie dalej suwak, to już potem nie będziecie jakby widzieć tego. Tylko trzeba potem już patrzeć, nie? Co ten. Na przykład możecie pomylić oczy z balem i tak dalej, i potem animacja może nachodzić na to. Albo na przykład może być tak, że animacja, którą chcieliście skorzystać na oczach, będzie jednak odwzorowała animację z bala, a nie będzie idealna, a nie będzie taka, jaką byście chcieli. I przede wszystkim tak, na ekranie te żółte linie, siatki, które są prezentowane, one są też pomocne, jeżeli chcecie coś zsynchronizować. Przede wszystkim wielkość możecie też ustawić, aby wielkość bala była też odpowiednia do wielkości drugiego bala. Czyli na przykład macie Polskę z Niemcami, rozmowę, konferencję taką, no to wtedy ta siatka może wam pomóc. Tak samo, tak samo jeśli chodzi o oczy, albo ustawienie coś za kadrem, na przykład chcecie, żeby bal się wyłonił za kadru na scenę, no to też pomoże. Problem będzie z oczami, ponieważ oczy są małe i żeby je ustawić tak, żeby były, nie wiem, gdzieś tak, no wiecie, jak oczy wyglądają, na takie cienkie, a poza tym, żeby one wyglądały tak idealnie na balu. Na przykład, jeżeli macie oczy takie, w których lewa albo prawa strona oka jest ściśnięta, tak żeby bal niby był synchronizowany tak, że widzi, że patrzy się w lewo albo w prawą stronę, no to trzeba niestety przyczepić takie oczy do obwódki bala. I wtedy jest problem z siatką, z tymi liniami, ponieważ może was nagle przesunąć gdzieś w inną stronę. To trzeba tak potem kalibrować też samym wielkością oczu, aby potem pasowało idealnie na bala. Także no tutaj będzie chyba jedyny problem. A teraz, jeżeli chodzi jeszcze o wątek, bardzo ważne też jest zastosować takie coś jak wątek w ogóle w filmach czy w różnych pełnometrażówkach. No przede wszystkim, nie wiem, no też zależy w jakich sytuacjach, jeżeli macie filmy typu długie, godzinne, które opowiadają jakąś historię, tak u mnie, na przykład było Uniwersum Przeszłości, potem było jeszcze Future Sight, potem było jeszcze Vengeance i tak dalej. W każdym było coś szczególnego. Tak samo jak w Zemście Polski Odrodzenie, w wielu innych filmach. Ma to coś trochę edukować, coś, które jakby pokazać, jakby, nie wiem, nanieść coś z dzisiejszego czasu, na przykład jakieś ważne powiedzenie, ważny przekaz, który ma nam wszystkim dać, coś nam wpoić, coś powtórzyć i tak dalej. Także to wszystko zależy od tego, czy w ogóle takie filmy w naszym mappingu, na naszym kanale będą akceptowane przez widzów oraz przez nas samych, czy w ogóle chcemy takie coś tworzyć. Jeśli chodzi o flagi czy system woń, to już wam wcześniej omówiłem. To teraz jeszcze czas na jakby ostateczne pytanie, ostatnie. Dla kogo może być mapping? No, dla kogo? No oczywiście, że nie dla wszystkich, ponieważ ktoś może pojąć, albo nie wiem, wziąć taki aspekt, że może jest to jakieś dno, jakieś takie dziwne, takie dla dzieci małych i tak dalej. To nie jest dla dzieci, to jest po prostu, nie wiem, jakby to ująć, jakby to jakby w dorosłym znaczeniu, nie wiem, jakby to wam podkreślić, albo to ująć. No ale to przede wszystkim trzeba, należy spróbować. Spróbować się z tym oswoić, spróbować własnych sił. Jeżeli ktoś lubi grafikę, projektować, rysować, robić, no to myślę sobie, że na komputerze, w Paint albo w innych programach, różny GIMP, da radę to zrobić. Później jak się z tym oswoicie, możecie produkować dalsze filmy, dalsze materiały, nawiązać różne współprace. Właśnie teraz macie przedstawione opisy, moje kryteria, według mojej osoby, które osoby mogą zostać maperami albo w ogóle, no po prostu w tej dziedzinie, które osoby mogą wziąć w tym udział. Każdy zasługuje na szansę, każdy ma prawo
ma prawo robić to, na co ma ochotę. No a przede wszystkim należy też próbować nowych rzeczy, ponieważ jeżeli coś jest nowego, no to możliwe, że wkrótce możecie to polubić, możecie to uznać za jakąś pasję, zainteresowanie albo hobby. Tak ja. Też to wziąłem teraz za hobby, jako moje jedyne. No teraz na razie nie mam czasu, ponieważ mam różne sprawy na głowie, ale mam nadzieję, że teraz może coś zacznę robić. Także chyba to teraz jakby koniec podsumowania tej opinii. Wszystko, co teraz już pokrótce wyjaśniłem w tych wszystkich tematach, to zostało omówione. No to tym akcentem jakby można powiedzieć, że kończymy dzisiejszy odcinek, długi, pełnometrażowy. Trochę chaotyczny był pod względem mojej wypowiedzi, czy tam, nie wiem, na pewno coś tam może wam trochę coś kolidować albo coś przeszkadzać. Ale jeżeli macie jakieś drobne uwagi, czy może opinie, piszcie w komentarzu, ja bardzo chętnie przeczytam, coś tam powiem. Albo jeżeli macie jakieś, nie wiem, inne koncepcje odnośnie tego różnych części, pamiętajcie, wszystko będzie podane w rozdziałach. Staram się to jak najbardziej rozdzielić. A jutro możliwe, że w poniedziałek Wielkanocny wpadnie film o wątkach w moim mappingu, czyli jakby ukryty sens w moich filmach, czyli to, czego jakby nikt albo żaden z osób nie bierze pod uwagę. Także mam nadzieję, że jutro sobie fajnie porozmawiamy, pogadamy, posiedzimy w komentarzach. Także dzisiaj już nie chcę was dłużej zanudzać. Życzę wam miłego dnia, wesołego jajka, wesołej Wielkanocy, miłego spotkania z rodziną. No, czego każdemu życzę. Także do zobaczenia. Cześć.